Hej, z tej strony Lekret, witam Was na moim kanale i zapraszam Was na perfekcyjne śniadanie wysokobiałkowe dla osób na diecie slow carbs, na diecie niskowęglowodanowej. Dobra, mam nadzieję, że będzie wszystko widać. Już Wam opowiadam, co my tutaj mamy. To jest najpierw sezoning. To sobie odłożymy na bok na chwilę. O tym później. Podstawą mojego dania jest jedno jajko kurze plus ekwiwalent. Tutaj mam 170 ml około białka kurzego, co odpowiada 5,5 białka z jajek. Ja używam takiego produktu. Jedna litrowa butelka odpowiada 32 białkom. Jest to na tyle fajne, że to jest szybkie źródło białka i jest łatwe w użyciu. To jest jedna rzecz. Druga, nie podbijamy cholesterolu ani kalorii żółtkiem. Do tego mam tutaj 250 gram szpinaku zamrożonego, już jest rozmrożony i Wam się tutaj taka woda zbiera. Zostawmy tą wodę, dlatego że w omlecie i tak trzeba dać wodę i to jest po prostu, akurat ta woda nam nic nie robi. I do tego mam sezoning, papryczki takie, akurat takie mam, dwa różne rodzaje, żeby dodać troszkę ostrości. No i jak to robimy? Zaczynamy od prostej sprawy. Rozbijamy jajko do shakera. Pyk, jajko poszło. Teraz sobie tu śmietniczek mam pod ręką. Ja już piekarnik nastawiłem na 180 stopni, żeby się nagrzał w międzyczasie. Teraz sobie wlejemy białeczko. Tak jak mówiłem, równowartość 5,5 jajka mniej więcej. Tak to policzyłem sobie z objętości. Jeżeli 1 litr to jest 32 jajka, to 1,6065 to jest około 5,5 jajka. Jakbym zrobił 1,75, to było 6 jajek. No i rzucamy szpinaczek razem z tą wodą, z tym wszystkim. No i żeby to nie było mdłe i jakiś miało smak, to powiem Wam, uwielbiam szpinak. Szpinak to jest dobre źródło wapnia, potasu, witamin z grupy B. Jak się suplementuje na przykład zieloną herbatą, kwasem alfa liponowym czy czoskiem, to się nam przydaje. Ja lubię ostro, dam dwie takie. To są troszkę łagodniejsze. Te papryczki to normalnie jadam o tako prosto ze słoika. Zresztą pokażę Wam, żeby nie było. Tych się nie boję jeść prosto ze słoika, bo są łagodniejsze. O. Zresztą bardzo przyjemne. Pokazuję słoiczek jeszcze raz. Mam nadzieję, że w ogóle jakoś celuję tym. Drugie też zjem ze słoika, chociaż są o wiele ostrzejsze i te drugie to faktycznie palą. Takie są. Nie pamiętam, które to są, bo już tyle tych różnych rzeczy kupuję, po prostu nie pamiętam nazw. Ale sobie weźmiemy tego, damy. O, korzonek mi został w palcach. No te są takie i one są już ostrzejsze, ale też damy dwie. I co, pewnie chcecie, żebym wpierdolił tak na surowo, co? Po prostu ze słoiczka taką. Czekajcie, bez szypułki. Szypułki wypierdolimy. W sumie, czemu nie? Lubię ostre przyprawy. O, tu jest taka. O, i ta kurwa pali. Oj, ta pali. Ale to jest takie palenie, że pali z tyłu języka, a nie z przodu. Bardzo przyjemne. No i co? No już mamy żarcie zrobione praktycznie. Bierzemy sobie to. Tutaj będzie hałas teraz, przepraszam Was. No ja tutaj obok Was postawiłem sobie bazę do... Yeah.
niestety mam zepsute pokrętło i działa to na zasadzie wkładasz, działasz. No już jest zrobione. Już jest zmielone. I teraz mi zostało po prostu to wlać. Ja akurat tutaj mam taką silikonową keksówkę. Ona jest bardzo fajna. Zwłaszcza jak sobie gdzieś tam pilnujecie tej diety, to ona jest fajna dlatego, że nie trzeba jej natłuszczać. Ona sama z siebie już jest. No, dobry sprzęt, trochę mi się rozlało niestety. Trudno. Zaraz to sprzątam. I teraz tak, wrzucamy to, jak lubicie, bardziej spieczone, albo nie do końca ufacie, to wrzucacie to sobie na 20 minut na 180 stopni, bądź też na 15 minut z termoobiegiem. Ja zrobię z termoobiegiem na 15 minut. Dobra, słuchajcie, skończę to. To pokażę wam już gotowy produkt. 12 seconds later. No dobrze, jak widzieliście na zdjęciu, gotowe danie może wyglądać tak. Tutaj nałożyłem odrobinkę twarożku. Możecie, nie musicie. Twarożek powiększa pulę białka, ale też powiększa kalorie. Ja uwielbiam twarożek, nie mogę go niestety jeść, bo jestem uczulony na nabiał. Dobrze, ale poopowiadajmy, co my tu mamy. Mamy tutaj bez twarożku, cała ta porcja to jest około 220 kalorii. Jest w tym 35 gram białka, 11 gram tłuszczu i 9 gram węglowodanów. Twarożek podejrzewam, że podniesie ilość tłuszczu gdzieś o 1 gram do 2 i białko też podniesie o 2-3 gramy. Danie jest bardzo przyjemne, nazywam to szpinakową szarlotką. Bardzo to lubię. Jest to takie puszyste. Właśnie dodatek wody, ten ze szpinaka, tej wody, której nie wylewaliśmy, powoduje, że to się robi takie puszyste, rośnie, taka pianeczka. To jest mięciutkie wszystko. I to wszystko jest bardzo smaczne. I to jest właśnie moja opcja, przykładowe śniadanie przy diecie niskowęglowodanowej. Mam nadzieję, że spróbujecie i że będzie wam smakować. Ja tutaj soli nie dodałem, ze względu na to, że dodałem ostre papryczki i to mi wystarczy. Poza tym staram się ograniczać używanie soli. Jeżeli chcecie, oczywiście możecie dodać soli, to już jest wasz wybór. Aha, jeszcze zacząłem mówić wcześniej, szpinak. Szpinak uzupełnia nam magnez, wapń i witaminy z grupy P12. Ćwierć kilograma szpinaku, 250 gram szpinaku, pokrywa nam dzienne zapotrzebowanie, więc nie będziemy musieli tego suplementować. Dobrze, ja sobie teraz spokojnie to zjem. Dziękuję wam za uwagę. Trzymajcie się. Miłego oglądania.